Witajcie kochani, słuchajcie, dzisiaj będziemy robić placki, bo ja lubię placki. Oczywiście robimy placki ziemniaczane. Do tego dorzucimy czosnek, cebulę, bo jesteśmy cebulakami, i dwa jajka, żeby to nam się wszystko kupy trzymało. Proszę Państwa, to jestem właśnie ja. Jajce mi się poturlało stąd i spadło na ziemię i mamy rozbite jajco. Widzicie Wy to? Po prostu wstyd. Tak w ogóle swoją drogą. Byłam dzisiaj w sklepie i kupiłam ziemniaki. Oczywiście młode, bo nie było starych dzisiaj. I ja mówię, one są tak dobre, ale to tak dobre, że po prostu ja dzisiaj na obiad chyba wziąłam sobie 5, bo tak, no one były tak dobre, po prostu takiego dobrego ziemniaka to jeszcze, że chyba nigdy nie jadła. Naprawdę, jeszcze tego taką mizeria, że się zrobiła. Ludzie, to było tak dobre. Dobra, kartofle, żech już obrała i wyszły jakieś takie, widzicie, kotloki kwadratowe, tu, że pokroiła sobie ten czosnek, no i ta cebula, nie? Trochę dużo się tak wydaje. Ja wam powiem, dobrze, że nam się to jajko co rozbiło, nie? Bo mi się wydaje, że tego będzie fest mało, więc może to był znak, że za dużo tych jajc wzięła. Użyję do tego narzędzia, tej tarki, na tych oczka, bo ja lubię te duże oczka. No i jak widać, tutaj mamy składniki tego naszego... tej naszej mikstury, no. Dałam tutaj trochę też soli, pieprzu dosyć dużo dałam, bo ja lubię pieprz. No i dałam 2 łyżki mąki. No teraz będziemy to mieszać. Nasze wyferlane no, składniki dała, że jak widać, na patelnię i teraz czekamy, aż się podsmażą, podrumienią, przybrązowią. Tak przy okazji wam powiem, że dosyć dawno nie robiłam właśnie tych moich ukochanych placków ziemniaczanych i bardzo lubię placki ziemniaczane, naprawdę. Dobra, w sumie wyszły 4, nie widać tych 2, bo są pod spodem mną. I to w sumie chyba tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie mojej antykulinarnych filmików, szczególnie tego, co to w ogóle jakiś przyps. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich. I smacznego!